Witam Was w mojej nowej serii wywiadów z utalentowanymi ludźmi z Polski mieszkającymi za granicą. Nazywam się Łukasz Bukowiecki. Od 10 lat pracuję przy efektach wizualnych nad takimi filmami jak Grawitacja, Avatar, Harry Potter i Alien Covenant. A poza pracą staram się również szerzyć wiedzę na temat efektów wizualnych i filmu. A w tej nowej serii wywiadów chciałbym przedstawić Wam interesujących ludzi pracujących w kreatywnej branży i filmowej w Polsce. Moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Winter, mój dobry kolega z dawnych czasów, z którym się nie widzieliśmy prawdopodobnie około 10 lat. Krzysztof od długiego czasu zajmuje się dźwiękiem, a dokładnie sound recording i audio engineering. Cześć Krzysztofie, witam Cię w moim świetnym programie. Cześć, witam. Cześć. Siema, Dominik Polański, czyli Adam Jankowski. O, cześć chłopaki. Chcieliśmy na początek chciałem się zapytać Ciebie, żebyś wyjaśnił mi różnicę między sound recording i sound engineering. Co to są, co to, na czym w ogóle polegają te osobne zawody? Sound recording to jest, po prostu nagrywam dźwięk na planach filmowych, telewizyjnych również. A sound engineering to jest praca w studio. Chociaż wracając do sound recording, to też można tak naprawdę połączyć z sound engineering, ponieważ często nagrywam też artystów i bandy różne, co bezpośrednio też łączy się jakby z jakąś tam inżynierią na sesji. A powiedz mi, jak w ogóle zacząłeś tą pracę i od czego się w ogóle zaczęło? Bo wiem, że zajmowałeś się dźwiękiem czy muzyką zawsze od czasu, kiedy cię pamiętam i od czasu, kiedy każdy cię zna. Powiedz w ogóle, jak to się zaczęło, że zdecydowałeś, że to jest tak jakby kariera, bo tak naprawdę DJ-owanie to nie jest jakby kariera, którą można robić na jakąś dłuższą metę, od kiedy. To, że wystarczy, chyba nie zgadzać się ze mną tutaj, bo ja w sumie tak naprawdę zawsze myślałem, że to będzie moja droga. I mam przyjaciół, którzy robią to do dzisiaj i są bardzo successful. I można, można. Ja kiedyś, jak dawno temu przyjechałem do Londynu, włącznie z naszymi wspólnymi znajomymi, mieliśmy takie niecne plany właśnie, żeby po prostu, żeby grać i jakby iść tą drogą. Nie tyle co zawodową, to wyszło z pasji po prostu. I wydaje mi się, że dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem o tyle szczęśliwym człowiekiem, że robię to, co lubię. A wyszło to po prostu z tego, że nie zastanawiałem się nad tym, że to będzie moja praca, po prostu robiłem to, co chciałem. I poprzez właśnie zaczęło się to od kolekcjonowania płyt, miksowania ich na imprezach. Potem zacząłem kolekcjonować i kupować jakieś tam syntezatory, jakieś tam automaty perkusyjne, komputer później. I potem zacząłem wnikać w to coraz bardziej. Skorzystałem z jakichś dostępnych kursów w tamtym czasie. Potem zacząłem studiować dźwięk w szkole, którą No właśnie. zresztą skończyliśmy razem na innych wydziałach, ale tą samą szkołę. No a potem to po prostu już jakby siłą rzeczy naturalnie się wydarzyło, że to, co już jak wiesz, studiujesz, to potem często przekształca się to w twoją jakby pracę zawodową. Właśnie powracając do tej szkoły, to był School of Audio Engineering. To właśnie ja studiowałem multimedia tam i nie uważałem, że to był jakby to była taka dobra szkoła multimedia, ale wiem, że wtedy nie mieliśmy tak naprawdę tyle, ile to było lat temu. Ja Ty skończyłem skoczysz przede mną. 2002 chyba. A nie pamiętam. Ja w E, 2006 tylko wtedy chyba wszedłem. nie wiem, czy mogliśmy wtedy studiować za darmo w Polsce chyba. Tutaj raczej nie wiem, czy były Nie, jakieś. nie, Nie, nie. Ja wtedy wtedy jeszcze. pamiętam, że nie mogłem dostać No. kredytu od tato. Okej, ja dostałem kredyt. Ale nie Ja powiedziałem, że na szkołę, tylko nie. powiedziałem, że chcę No kredyt. mi nikt nie chciał dać i musiałem sobie zapracować i oszczędzić po prostu. Dobra, to teraz wracając do twojego zawodu, te dwa zawody, sound recordings i inżynier dźwięku. Do jednego potrzebujesz tak jakby sprzęt twój, tak? Dysponujesz jakimś sprzętem, który zabierasz na plan? Mam tam parę jakichś tam swoich mikrofonów, ale często wypożyczam sprzęt po prostu. No tak, bo wiadomo, że każdy plan ma jakieś swoje inne wymagania, tak? Tak, no,
I tak i nie. Jakby mikser to jest zazwyczaj ten sam, bo to jest Sound Devices i to jest jakby głównie korzystam z tego miksera na planach. Jest to bardzo fajny mikser, który umożliwia sporo różnych fajnych rozwiązań. Jest to dobrej jakości sprzęt, ma dobre preampy, jest mobilny, co jest najważniejsze. Tak, no to mikser wypożyczam, czasami jakieś radio mics, bądź też jakieś inne systemy jak timecode, to wypożyczam, pożyczam od znajomych. To od czego zacząłeś tak naprawdę? Miałeś jakiś sprzęt, z którym zaczynałeś, czy po prostu jak dostałeś swój na przykład pierwsze zlecenie na sound recording, a wypożyczyłeś sobie po prostu to i jechałeś z tym? Ja akurat pracowałem dla firmy przez ostatnie 2 lata, która dysponuje sprzętem zajmuje się tym, że po prostu wynajmuje ludzi na plan, czyli jakby crew i sprzęt. Także miałem jakby tę możliwość brania sprzętu z firmy, dla której pracowałem. Także tak to wyglądało. A właśnie wracając do pracy na planie. Jakie są najtrudniejsze warunki nagrywania dźwięku? I czy były warunki na planie, w których nie mogłeś nagrywać dźwięku? Tak, no wiesz, to jest, począwszy od zwykłych takich talking heads, jak my tutaj mamy. Wiesz, często nagrywam w tym budynku, w którym się tutaj znajdujemy. I jak to bywa w biurach, w ofisach, pierwszym elementem jest, przeszkodą jest po prostu klimatyzacja, która akurat jest wyłączona. Ale nie jest wyłączona specjalnie. Teraz jest wyłączona, bo już jest po godzinie 6, po prostu jak wszyscy kończą pracę, to wtedy wyłączają. Ale w ciągu dnia to niestety jest po prostu tutaj, wiadomo, niska taka częstotliwość ciągle chodzi. Ale można to obejść filtrem po prostu jako tako. No, tak. No, to nie jest idealna sytuacja, no, ale takie. Co, jakieś kolejne rzeczy, wiesz, jeśli pomieszczenie nie jest dźwiękoszczelne, no to słyszysz, jak ktoś przechodzi. Nie wiem, czy słyszałeś się przed chwilą, kto przechodził. Tak. Albo ktoś puka, albo wiesz, jakiś ktoś wierci. Tutaj mamy akurat bardzo dużą budowę tak naprawdę tutaj mamy tutaj w firmie, także to są takie rzeczy. Nie, no jest dużo, wiesz, no czasami ktoś może mieć głos, tak, po prostu paskudny, że wiesz, może z tobą normalnie rozmawiać, jak nagrywasz, to po prostu to brzmi to po prostu, tak. Wiesz, jak... Od czego to zależy? Od strun głosowych, czy nie wiem, czy po prostu od... Jak ktoś pali papierosy może? Czy... Nie, to często jak my rozmawiamy ludzie między sobą, to nie słyszymy takich elementów, jakie mikrofon potrafi zebrać i słychać, wiesz, sposób, jaki twoje usta i język i języczek z tyłu się przylepia i odlepia i wiesz, ludzie se plenią też, mają w różny sposób, wiesz, ludzie mówią, każdy z nas mówi na swój sposób. I to też brzmi, każdy z nas brzmi inaczej. Bardzo często spotykam się z czymś takim, jeśli ktoś nie jest obeznany z kamerą, czy też z planem filmowym. No to często się to zdarza, no bo często przeprowadza się wywiady z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia żadnego takiego, więc po prostu jeśli są podłączeni mikrofonem, to na przykład wiesz, dotykają się i to po prostu wszystko słychać. No jest mnóstwo różnych rzeczy, moglibyśmy tutaj godzinami. A takie zewnętrzne na przykład na otwartym planie, czy są jakieś rzeczy, które na przykład prawdopodobnie przelatujące samoloty mogą... Wiesz co, na przykład zeszłym, parę miesięcy temu tam kręciłem film na Highgate w Londynie. Przepiękny park, w ogóle wiesz, park mieliśmy zarezerwowany i super. Ale nikt nie zwrócił uwagi na przy jak był reki robione, że po prostu to jest korytarz samolotów i tam co 3 minuty po prostu leci samolot i po prostu to mega słychać. Nie? Piękna wiesz, natura i park miał grać tak naprawdę jakby las i jakby taką dziką totalnie naturę, a tu w ogóle wiesz, masz samoloty non stop. Także takie rzeczy też się zdarzają. A słuchaj, zawsze chciałem się ciebie to zapytać, jak się nagrywa muzykę na imprezie, bo ja filmowałem kilka imprez
w Łodzi i co prawda czasami nagrywałem tak jak mogłem, ale aha, powiedz mi, jakbyś nagrywał muzykę live na imprezie? Jeżeli to zależy od performera przede wszystkim, bo jeśli na przykład mówisz o DJ-u, DJ-u, który ma tam jakiś, na przykład ma MC czy coś takiego, to najlepiej mieć jakiś rekorder multitrack. To wiesz, zależy też od budżetu, tak? No, jeśli mówimy o takim mobilnym, takim super, jakiś takim, że przychodzisz z kamerą i tam po prostu nie masz za dużo czasu, nie masz, wiesz, jakby za dużo czasu na to, żeby to wszystko ustawić i tak dalej, to najlepiej wziąć po prostu mix stereo z miksera, z którego to wszystko wychodzi. Więc MC z takiego DJ miksera, najczęściej wchodzi do jednego miksera i to wychodzi wszystko z linii left and right. Więc w ten sposób. To tak jest chyba najlepiej. No tak, co właśnie mieliśmy. I załączyć limiter. I do tego dodać jeszcze kolejny rekorder, który ma podłączone dwa mikrofony, które dają ci ambience. No właśnie. I wtedy masz ten taki live gig. Tak, właśnie o to mi chodziło, bo tak właśnie miałem, że przy nagraniu miałem wszystko z tego, z mixer, ze Sounddesk i wszystko, bo miałem wszystko. Gosia Wilczek jest. A, cześć Gosia. Gosia i ten, i Julia. O, Julia. Siema. Siema dziewczyny. Dobre masz oczy, ale ja już teraz nie widzę. I właśnie miałem wszystko na 16 chyba kanałach i to było dobre, ale właśnie brakowało tego ambientu. Ale właśnie w jakim miejscu, chciałem się zapytać, w jakim miejscu byś ustawił mikrofon, jeżeli byś miał taki sound recording, wiesz, taki zwykły mikrofon. Gdzie byś ustawił mikrofon, żeby nagrywać dźwięk w sali? Bo wiesz co, nie ma też jakby tak, trudno mi powiedzieć, żeby taki zrobić taki template, bo okej, no najlepiej z daleka od głośników. Tak. To jest jakby wiadomo, ale będzie zawsze głośno. Jeśli masz możliwość, to może gdzieś podwieszenia nad publiką, tak, gdzie wiesz, gdzie będziesz mógł złapać po prostu jakby te dźwięki radości publiczności. I załączyć jakiś limiter i ściągnąć niskie częstotliwości, żeby nie nagrywać tego basu, który i tak będziesz mieć nagrane jakby z tego miksera tam przy tym pierwszym, załóżmy, rekorderze, który masz ustawiony. I to tak trzeba by było też limitować cały czas, na przykład z każdym setem byś musiał prawdopodobnie też limitować, bo wiadomo, że każdy by mógł swoją głośność jakąś tam narzucić, tak? Czy... Tak, no to wiesz, to znowu wracamy jakby do mojego takiego pierwszego wyjścia. Na ile mamy czasu, na ile mamy możliwości i wiesz, robisz to sam. Aha, tak, tak. I tak dalej. No to wszystko zależy od tych wielu różnych... No dokładnie, wiesz, to nie jest tak łatwo to sformułować, bo nie ma jednej sytuacji, nie ma jednego pokoju, w którym jest dokładnie ten sam dźwięk. No, dokładnie. Właśnie wracając do twoich rekomendacji sprzętu, dzięki za w ogóle porady, jakie mi dałeś, żeby nagrywać ten podcast. Właśnie dlatego się pytam podcast, bo chciałbym tak naprawdę, żeby ten dźwięk był tak dobry. Co prawda nie wiem, czy z tego odcinka będzie dobry, ale chciałbym, żeby z był tak dobry. Z tego odcinka będzie dobry. Mam nadzieję. Tak blisko, ja nie słyszę. No. Że to jest taki kierunkowy mikrofon. No, kierunkowy, no. Chciałbym właśnie, wiesz, żeby to było nagrywane w takiej dobrej jakości, żebym później mógł po prostu w formie jakieś audio publikować na SoundCloud czy coś takiego. I właśnie doradziłeś mi, wiadomo, te dwa bezprzewodowe Sennheisery, które są klasyczne, tak? Powiedz, dlaczego te dwa Sennheisery, G3 to jest Sennheiser chyba, ten bezprzewodowy. Dlaczego to jest taki jakiś klasyczny, niezdzienny mikrofon? Bo są tak naprawdę Sennheiser to jest dobra jakby marka. Wiesz, one spadają i się nie psują. No. Czyli są solidnie wykonane. I po prostu mają standard taki, który jest po prostu, można powiedzieć, broadcastable, czyli jakby emisyjny, tak? Czyli jakby, wiadomo, to też zależy od, jakby mówimy teraz o radiach, które tak naprawdę nie mają związku jakby z dźwiękiem, to akurat radia mają, samo radio Sennheiser to tak naprawdę jest odpowiedzialne za częstotliwości, jak szerokie ma to pasmo i na to tak naprawdę tutaj można to radio oceniać, a do tego dochodzi mikrofon, tak. Który tak naprawdę odpowiada za tą
jakby jakość dźwięku. Tak, ale no Sennheisery są po prostu w miarę dobrej cenie i są solidne, no po prostu. A dlaczego nikt inny nie próbuje produkować lepszych mikrofonów? Dlaczego to jest tak jakby, jest tylko jedna firma Sennheiser? Jest mnóstwo. To tak naprawdę jest po prostu. Jakby w naszym takim świecie to jest ostatnia marka, po którą sięgamy. Nawet chodzi ci o bezprzewodowe mikrofony też, czy? Znaczy nie. Ale... Mówimy okay. teraz specifically o tym modelu tak. Tych radio tak. odbiorników i nadajników. Okay. Także jest sporo takich no właśnie bezprzewodowych rozwiązań. Do telewizji czy filmów. Okay. Dobra, teraz porozmawiamy troszeczkę, poplotkujemy troszeczkę, bo wiem, okay. że nagrywasz dużo, dużo wywiadów ze znanymi osobami. Aha. Tak, widziałeś, ostatnio nagrywałeś wywiad z Kate Moss chyba, tak? Tak. Tak. Czy możesz nam powiedzieć jakieś ciekawe rzeczy o kimś, o czym chcielibyśmy się dowiedzieć, tak między nami na przykład? Co chcesz wiedzieć? No jakieś foche, jakieś specjalne, o chyba... Chyba spadł ten. Ale... Spadł, musimy się ruszyć chyba. Nie, weź się. Nie. Albo nie, a jest, już jest. To jest tak, że to działa na ruch. Mhm. Czy są jakieś, wiesz, specjalne, jakby, jak to się nazywa, special requests? Mają jakieś, wiesz, znane osoby, czy coś takiego przed kamerami, wiesz, coś z takimi zachowaniami się spotkałeś, które naprawdę... Okej, okay, no to, wiesz... to dobra, z Kate Moss to na przykład było tak, że wiesz, mieliśmy cały set w ogóle wynajęty w ogóle w takim pomieszczeniu, w miejscu, które było kiedyś kościołem, a tam taki w ogóle, wiesz, high-end, taki mega ekskluzywny to dom po prostu tak. zrobiony. No i wiesz, wszyscy tam po prostu w buty, mieli te paputy takie założone, że nie porysować posadzki i tak dalej. No, tak wszystko w ogóle, wiesz, jak statywy, to piłeczki tenisowe, żeby nie porysować. A to był taki nie? dom do wynajmowania na sety taki. Tak. A Kate Mossy wchodzi i wiesz, wchodzi w szpilach no, i z fajką i z drinkiem tam w ogóle godzinie tam nie wiem, to chyba o 11 przyszło. Z whisky i w ogóle no co ty? Szlugę pali, w ogóle i tam... Ale w ogóle to nie jest to, że ona, ja nie mówię w tym zakresie, że ona po prostu była taka arogancka, wręcz przeciwnie, ona jest po prostu mega ziomalka. Tak, nie, jest po prostu jest sobą i to jest, i wiesz, no jakby ona jest jakby jest tą postacią, która za ten set tak naprawdę płaci, tak? Tak, znaczy tak. Nie to, że ona jest płatnikiem, tylko jakby ona generuje... Tak. To, że możesz sobie pozwolić na to, tak, żeby wynająć to. Tak, dokładnie. Okej, coś jeszcze ciekawego? Mówiłeś o Ragbone Man ostatnio? Ragbone Man. Tak. To jest, tu mówiłeś o pracy jako sound recording, czy właśnie to, sound to jest Kate Moss i Squadron Shipper na przykład. To było stricte praca na planie. Nagrywanie dźwięku, wywiady, reklama, także to było to, a z Ragbone to akurat to, no, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie temu jakoś to było może, to robiłem z nim sesję nagraniową, też w kościele, okay. też w kościele w Brighton z kolei, no i to, robiłem z nim sesję z jego muzykami, zmiksowałem to, chyba materiał już jest gotowy, nie wiem czy to już poszło czy nie. Czyli tak jakby z Kate Moss było sound recording, twoja praca, a z Rag & Bone Man był właśnie sound engineering, czyli sound engineering, tak. Chociaż jakby, bo tak naprawdę pracowałem z nim przez chyba 4 dni, więc ten 4 dzień tak naprawdę był sesją nagraniową, a przez 3 dni nagrywaliśmy dokument. Okay. Także też robiłem dwie jakby... pracę w tym tak, czasie. Tak, też robiłem jakby sound recording. Bardzo uniwersalnie, tak? No tak. Jasne. Nie ma nudy. No dokładnie. A powiedz, czy popełniłeś jakąś wpadkę, którą na planie, czy w ogóle, czy popełniłeś jakiś błąd i jak udało ci się z niego wyjść? Czy są, wiadomo, że nawet teraz przed naszym live'em zapomnieliśmy podłączyć mikrofony. Wiadomo, że takie rzeczy się zdarzają, nie? I, kurczę, pewnie zdarzają się, wiesz, tylko często się zdarzają. Właśnie to jakby sztuka jest... Jakby bycie profesjonalnym jest, chodzi w tym bycie, wiesz, każdemu się przydarzają błędy tak. i mi też i sztuką jest to, żeby zrobić
jeśli się one przydarzają, to zrobić to tak, żeby nie miało to wpływu na jakieś tam, na cały projekt, tak? Ale tak, no, nie wiem, czy co takiego mogło mi się przydarzyć ostatnio? Nie wiem. No, widocznie nic takiego ważnego, że nie pamiętasz. Co? A, nie, no, no z Rag & Bone na przykład przydarzyło mi się. W pewnym momencie nie był zadowolony z odsłuchu, który ma, że jakość dźwięku mu się nie podobała. A tak naprawdę to był mój błąd, że nie przyłączyłem w mikserze, po prostu nie zbypassowałem po prostu ekwalizacji, która była nałożona tam po prostu defaultowo. A przydarzało mi się to dlatego też, bo konsolę, którą używałem w ten dzień, nauczyłem się obsługiwać w nocy kilka godzin wcześniej. Powiedziałeś, że właśnie ona będzie, tak? Czy, nie, czy... bo kupiłem, okay. także... A to była twoja konsola? Czy... Tak, okay. Akurat tak i pierwszy raz ją używałem, także wiesz, po prostu uczyłem się w nocy, przed sesją nagrania i obsługi, także... Ale to z niewiedzy po prostu jak w tym przypadku, ale generalnie sesja przeszła spoko. A powiedz, jak pracujesz na planie, ile czasu masz na przygotowanie właśnie ustawienie całego sprzętu i czy musisz się dostosować do ekipy filmowej, czy po prostu każdy, wiesz, każdy ma tam jakiś czas na przygotowanie i tak, to, no, to nie ma tak, że jest jakaś tam określona ilość czasu. Mhm. Z dźwiękiem na planie filmowym czy telewizyjnym to jest tak, że nikt jakby... To jest trochę tak, to jest taka praca, że nikt nie zdaje sobie sprawy z ciebie, co ty robisz, z tego, co ty robisz. Tak. Do momentu, jeśli coś nie pójdzie, zrobisz, tak. Tak jak, jeśli nie popełnisz błędu. Tak jak bramkarz piłkarski. Dokładnie, to jest coś takiego. No, to jest coś takiego. Bardzo ważna rola, tak. Ale po prostu nikt cię nie widzi. Tak. Mało tego, to jest też tak, że raz, że nikt o tym jakby nie zwraca na ciebie uwagi, nie daje ci też, właśnie mówisz o tym czasie, że nie, często jest tak, że ludzie, którzy nie mają tej wiedzy i spektrum, ci na przykład reżyserzy, wiesz, nie dają ci czasu na to. Tak. I wtedy jest taka trochę taka przepychanka, w cudzysłowie oczywiście, przepychanka, że nie potrzebuję więcej czasu, bo jeśli chcesz, żebym zrobił pracę dla ciebie na odpowiednim poziomie, to ja muszę mieć na to czas, żeby ją wykonać, tak? I to tak to często wygląda, że wiesz, że po prostu... No i Sound Recorder jest często też tą osobą, że to jest jedyna osoba, która słyszy dźwięk. Tak. I to od razu też ja wiem, z kim pracuję, jeśli ktoś chce na przykład oddzielny system monitoringu dźwięku, to dla mnie to już jest o tyle fajne, że pracuję, że wiem, że ten ktoś, dla tego kogoś jest to ważne. Tak. I chcę to słyszeć, więc od razu mi trochę też jest lżej, tak, bo tak. Ta praca i dynamika jest od razu też inna. Aha. No, super. A powiedz mi o twojej wyprawie do Afryki, bo pamiętam ostatnio, kiedy jakby widziałem, co robiłeś przed przyjazdem twoim tutaj, pojechałeś do Afryki, tak? I co to w ogóle było? Jak to... To był film dokumentalny? Czy tak, co to był film dokumentalny o gościu, który po prostu wymyślił sobie, że pojedzie maluchem przez Afrykę. Tak. Ale on sam był w tym maluchu. Zawsze mnie to dziwiło, bo widziałem, że on jechał maluchem, tak. Ale on był sam w maluchu, a wy jechaliście ekipą za nim, tak? No był sam w tym maluchu i jechaliśmy za nim, tak jak właśnie powiedziałeś, jechaliśmy za nim terenowym samochodem z całym sprzętem zapasowym dla tego malucha. Aha. I co, psuł się dużo? Nie, no tam pasek minął, poszedł, tam chyba dwie opony przebił, coś tam wymieniał, coś mu tam stukało, ale nie było to jakieś tam, wiesz, generalnie to nie było takie, że tam czy maluch przejedzie tą Afrykę, bo wiesz, mieliśmy wszystkie części na pace drugiego samochodu, tak. To nie była opcja, żeby nie przejechał. I mechanik też oczywiście... Mechanik, był... tak, też był wszystko, no zabawa była przednia. I co, ty kręciłeś film cały, tak? Ja robiłem zdjęcia do tego, w sensie tak, robiłem wideo i dźwięk. To jest, nie jest najlepsze rozwiązanie, ale czasami jako self shooter po prostu tak to, bardzo często przy filmach dokumentalnych tak to wygląda, że nagrywa się jedno i drugie. To właśnie powiedz mi, jakie kraje odwiedziłeś dzięki twojej pracy teraz, bo wiem, że widziałem jakieś zdjęcia z Maroku, tak? I gdzie jeszcze byłeś?
dzięki właśnie twojej pracy. Dzięki mojej pracy byłem, odwiedziłem kraje. Sporo. Co? No, a tak jak wspomniałeś, to w Afryce to przejechałem całą Afrykę tą środkowo-wschodnią, czyli Egipt, Sudan, Etiopia, Kenia, Uganda, Rwanda, Botswana, Namibia, Południowa Afryka, Zambia. Nie wiem, coś może jeszcze pomylić. Maroko. Teraz ludzie, to... ludzie z tego kraju, który pominąłeś, będą się wkurzali na tym wideo, nie wspomnę o nas. Ale to, to było już teraz... Co, to w Europie, to, to wiadomo, tam Niemcy, tam Francja, Bruksela. A jak są załatwiane właśnie wizy do takich krajów? Czyli masz, masz paszport polski czy angielski? Jeszcze polski. Jeszcze polski, okej. Okay. Czyli jak jesteś w ekipie, to i tak załatwianie wizy musi być po prostu... Jakoś ktoś, jest jedna osoba, która jest chyba za to odpowiedzialna, tak? Tak, na sensie produkcja. Mm-hmm. Także no, no w Europie to nie trzeba, a w tych afrykańskich chyba tylko przed przyjazdem do Namibii, przed przyjazdem do Afryki, to mieliśmy chyba tylko jedną wizę. Mm-hmm. W ogóle przed wylądowaniem w Afryce, to była wiza do Namibii, a reszta to na miejscu trzeba tam aplikować. Przy wjeździe. No. A z jakiej produkcji jesteś najbardziej dumny? Twoje. Z czegoś masz coś takiego, co, z czego naprawdę jesteś dumny? Duma. Duma chyba nie często bywa w moich jakichś takich doznaniach, jeśli chodzi o, o moją pracę. Ja praktycznie nie lubię rzeczy, które zrobiłem. Nie jestem z tego zadowolony praktycznie nigdy. Dopiero po jakimś czasie tam. Najbardziej lubię po prostu to robić i to mnie najbardziej tak naprawdę, to mi sprawia radość. A efekt zawsze może być lepszy. Okej. Okay. Perfekcjonista, tak? Nawet nie, to nie chodzi o perfekcję. To chodzi o po prostu, że po prostu... o poszerzanie możliwości i to. Perfekcja jest nieistotna w tym przypadku. A jakie są twoje aspiracje w takim razie? Aspiracje? Mhm. Właśnie poszerzać horyzonty, poszerzać wiedzę, uczyć się i pracować z fajnymi ludźmi, którzy cię inspirują. To chyba jest ważne. I to jest właśnie twoja praca chyba bardziej, dużo polega na właśnie kontaktach, tak? Bo wiadomo, że jak z kimś pracujesz, to ta osoba cię znowu zawoła na zadzwoni do ciebie na następną pracę. Chyba na tym to wszystko polega, tak? Że jakby dogadywanie się z ludźmi, na, z którymi pracujesz, prawda? Tak, tak. No, kluczem chyba w ogóle korelacji międzyludzkiej jest sympatia do drugiego człowieka, więc chyba tak, trzeba, to jest bardzo istotny aspekt jakiejkolwiek współpracy, czy też relacji międzyludzkiej, żeby było miło. No tak. Wracając do dźwięku, chciałem jeszcze się zapytać, czy myślisz, że postęp na przykład w taki technologiczny w dźwięku, tak, w technologii dźwiękowej jest wolniejszy niż w technologii na przykład elektronicznej, że dźwięk jest czymś takim, co nie może się już bardziej rozwinąć, bo jest po prostu dźwiękiem? Jak to w ogóle wygląda? Czy na przykład nie wychodzą cały czas nowe mikrofony, czy wychodzą co jakiś czas? Tak jak szybko, jak tak szybko jak nowe telefony, nowe mikrofony. Znaczy, wiesz, szybkość w tym przypadku i częstotliwość nie zawsze idzie, jakby, to nie jest jakby główna, jakby fokus, nie jest jakby główne, jakby, to nie jest jakby cel chyba. Tak. Tu chodzi o takie. Mówisz o tym, czy to się tak nie rozwija szybko, to... Może ci podam przykład, bo dlaczego na przykład, jeżeli dzwonisz do kogoś, ten dźwięk cały czas nie jest tak dobry? Na przykład, prawdopodobnie to jest połączenie technologii właśnie z dźwiękiem, ale na przykład są na przykład takie telefony, wiesz, do konferencji. Dlaczego na przykład ten dźwięk nie jest jeszcze tak dobry, jak na przykład, wiesz, że nie słyszysz tych ludzi tak, jakby byli tutaj, Wiesz co, to zależy od sygnału, jaki wykorzystujesz, bo na przykład jeśli skorzystasz z takiego zwykłego telefonu, taki jak tutaj nie widzicie go, ale jest tam za nami taki zwykły po prostu telefon,
to jest dźwięk analogowy i to jest tak. Przez linię telefoniczną. Ale jakbyś na przykład zadzwonił do mnie i na pewno sam to zauważyłeś, zadzwonił do mnie przez FaceTime audio, tak. Bez wideo, to ten dźwięk już jest dobry. Tak, myślę, że Facebook ma dobry też, jak do kogoś dzwonisz na Facebooka. To jest moim zdaniem to też zależy od tak, ale to też zależy od połączenia i jakie masz możliwości połączenia. To jeśli chodzi o te rzeczy, to się z tym zgodzę. To nie jest. To nie jest też jakiś priorytet. Mhm. Ludzie bardziej są wizualni niż chyba wydaje mi się, że dopóki możesz kogoś zrozumieć, tak. to ludziom to wystarczy. Mhm. A jeśli chodzi, nie wiem, czy zadałeś, nie wiem, mówiłeś o tym, że te mikrofony nie wychodzą, to tak nie wychodzą i tak jak na przykład wiesz, na pewno się orientujesz w nowej technologii VR, mhm. to też są mikrofony, które nagrywają, wiesz, 360 okay. I nagrywa się teraz mhm. tak gigi i teraz właśnie też będę z tego korzystać i nagrywać też w ten sposób sesje nagraniowe, żeby wykorzystywać mhm. właśnie tą technologię, że rzeczywiście możesz mieć wrażenie, że jesteś w tym miejscu, taki bardzo taki fajny taki ambient. Mhm. Zresztą... I wtedy jak to się odsłuchuje? Też na takich na specjalnych głośnikach, czy...? Nie, to już zależy, no możesz mieć dźwięk 360, że wiesz, jakby obracasz i ten dźwięk jest w ten sam sposób jakby rozprowadzany na głośnikach, mhm. tak? To musi być też odpowiedni system do tego, mhm. żeby mieć jakby możliwość jakby tego całego experience po prostu. Tak, no to jest w ogóle bardzo fajna sprawa. No, musiałem to sprawdzić. VR jest mega. Ale co, a to wtedy na słuchawkach byś miał to i możesz właśnie jakby symulować ten dźwięk 360 na słuchawkach, czy muszą być mikrofony, te głośniki dookoła? Znaczy są słuchawki, które jakby niby ci na to pozwalają, ja nie miałem okazji szczerze sprawdzić tego, więc nie powiem ci, czy to działa. Ale do mnie lepiej jest tak, bo to musisz mieć tą przestrzeń do dźwięku. Tak. Mhm. Wiesz, nawet mikrofon właśnie a propos tego Sennheisera wcześniej wspomnianego, jest taki fajny, który w takim jakby w głowie manekina są mikrofony ustawione. To bardzo dawno temu, w latach 70. to wymyślił to Sennheiser i nagrywa się dźwięk w dokładnie taki sam sposób, jaki człowiek go, żeby jak najbliżej był do percepcji człowieka, czyli tak. Mikrofony są ustawione w uszach głowy manekina. Okay. I to właśnie też zupełnie inny jakby sposób jest. Bo fale dźwiękowe tak, po prostu dochodzą tak jak mhm. jesteśmy zaprojektowani tak naprawdę. Dokładnie. W to miejsce, no to nie wiedziałem o tym. Powiedz mi, czy jakie rady miałbyś dla młodego człowieka, który chciałby się zajmować dźwiękiem i właśnie sound recording i audio engineering? Czy masz osobne rady dla osobnych zawodów, czy po prostu, czy masz ludzi, którzy się siebie pytają na przykład, jak się dostać, jak robić swoją pracę? To... No to w takiej pracy CV nie działa. Trzeba znać ludzi nie wiem, w Polsce to trochę to inaczej wygląda, nie do końca. Znaczy, nie znam tego rynku pracy w Polsce, więc... No ale podejrzewam, że też networking, tak? Czyli jakby znanie się z ludźmi, którzy zajmują się czymś takim, jest na pewno pomocne. A wiesz, no, jeśli czujesz pasję do tego, czym chcesz się zajmować i wierzysz w to, że będziesz to robić, to tak się wydarzy. No dokładnie. I tyle. To jest chyba dobry pomysł, żeby skończyć. Czy jeszcze chcesz coś dodać? Dziękuję, że byłem twoim i waszym gościem. Nie, było super, dzięki za wszystkie twoje odpowiedzi, dzięki za rady, które mi dałeś o nagrywaniu i mam nadzieję, że dźwięk będzie jeszcze lepszy za każdym razem, jak będę robił ten wywiad i będę miał kolejnych gości. Jesteś, wiadomo, jesteś mile widziany jeszcze raz, żeby... Metrical Swan. Cześć. Widzisz, będzie zaproszony jeszcze raz, na pewno będziemy mieli jeszcze więcej rzeczy do porozmawiania. A dla was chciałbym was prosić, żebyście podzielili się tym wideo, jeżeli uważacie, że znalazły się w nim jakieś przydatne informacje dla młodych ludzi i dla wszystkich, którzy się interesują dźwiękiem.
którzy się interesują nami. I w ogóle dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć. High five.